Na raport zaprasza Kinga Kiercz. Witam i zapraszam na raport, a w dzisiejszym serwisie zobaczą Państwo między innymi. W Goczałkowicach-Zdroju doszło do awarii wodociągu. Władze Katowic przejęły 3 budynki od PGG. Zabrzańscy policjanci zatrzymali podpalacza samochodów. Kilkanaście jednostek Straży Pożarnej pracowało wczorajszego wieczoru przy awarii wodociągowej w Goczałkowicach-Zdroju. Zagrożonych zalaniem było około 40 posesji. W środę 14 grudnia około godziny 17 doszło do poważnej awarii rury z wodą w rejonie ulicy Źródlanej w Goczałkowicach-Zdroju. Rurociąg, który uległ uszkodzeniu, transportował wodę z Czańca do zakładu wody Goczałkowice. Środkiem ulicy płynęła rwąca rzeka. My jako służba interwencyjna zajmujemy się wszystkim usuwaniem tych skutków, czy usuwaliśmy te skutki tego uszkodzenia rurociągu. Są to straty sięgające kilkuset, na chwilę obecną kilkuset tysięcy złotych, natomiast takie całkowite oszacowanie tych strat będzie możliwe dopiero pewnie w dzisiejszym, kiedy jeszcze za dnia jest możliwość oceny tych strat przez właścicieli, użytkowników jakichś nieruchomości, posesji, które pod podtopieniu, tam jakimś sposób zniszczeniu. Dlatego to są wartości tylko szacunkowe i na pewno one wzrosną. Jak dotąd nieznane są dokładne przyczyny zdarzenia. Kilkanaście posesji zostało zalanych. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. W tej chwili wyruszyły nasze drony i bardzo dokładnie dokumentują całe zdarzenie z góry. Musimy mieć pełną dokumentację dotyczącą wczorajszej awarii. Sytuacja jest już opanowana. Wszyscy poszkodowani mieszkańcy mogą liczyć na pomoc ze strony Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. Jednocześnie osoby, które zostały pokrzywdzone tym wylewem wody, bardzo prosimy o kontaktowanie się z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów. Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie. Na każdą informację od osoby pokrzywdzonej tym wydarzeniem będziemy reagowali niezwłocznie, by, jeśli to jest wskazane, zadośćuczynić. 3 budynki oddziału kopalni Wujek, w tym łaźnię łańcuszkową, przejęły od PGG władze Katowic. Polska Grupa Górnicza przekazała je Katowicom w formie darowizny. Wszystkie 3 obiekty zostaną wykorzystane przez Muzeum przy Wujku, czyli Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Łaźnia Łańcuszkowa, oddział instalacyjny i była siedziba Straży Pożarnej. Miasto Katowice otrzymało od PGG te 3 budynki kopalni Wujek. Nieruchomości zostaną włączone do Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Oczywiście odpowiedzieliśmy na wniosek zarówno miasta, jak i Śląskiego Centrum. Nie mieliśmy tutaj absolutnie żadnych wątpliwości, aby dopełnić wszystkich formalności, aby te budynki mogły zostać przekazane do miasta, a w konsekwencji do Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, tak aby wszyscy chętni mogli je zwiedzać i mogli zapoznać się z historyczną spuścizną tego miejsca. Najcenniejszym z tych obiektów jest Łaźnia Łańcuszkowa. Przede wszystkim miasto zależało na tym, aby pozyskać ten budynek dawnej Łaźni Łańcuszkowej, bo pamiętajmy, że to jest obiekt, w którego murach odbywały się te wszystkie najważniejsze rzeczy związane z pacyfikacją kopalni Wujek. To tam odbywały się narady, tam odbywała się msza przed strajkiem, to tam ustalano to, w jaki sposób ten strajk ma przebiegać, w związku z czym to są te mury, można powiedzieć, że były świadkami tych historycznych zdarzeń, które na kopalni Wujek miały miejsce w 1981 roku, stąd cieszymy się, że ten obiekt wszedł w posiadanie miasta. Pamiętajmy też o tym, że on ma wartość historyczną także z tego względu, że dziś już odchodzi się od takiego wieszania ubrań na kopalniach właśnie tym systemem łańcuszkowym. Tam jeszcze ten system jest widoczny, funkcjonował, w związku z czym to też jest taka dodatkowa korzyść. Jednak pomysł zagospodarowania jest już na każdy z nich. Pozostałe 2 budynki, czyli oddział, dawny budynek Straży Pożarnej, to są obiekty, które mają być przeznaczone na biura, archiwum, bibliotekę. Dzięki temu, że te dodatkowe pomieszczenia wejdą w skład Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, będzie można troszeczkę zmodyfikować tą działalność. Pojawi się dodatkowa, nowa przestrzeń na to, aby prowadzić zajęcia z dziećmi, właśnie na to, aby archiwa i biblioteka, czy też biura zostały przeniesione. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności to instytucja współfinansowana przez Katowice i Województwo Śląskie. Dzięki darowiźnie będzie mogła ona teraz poszerzyć swoją dotychczasową ofertę o kolejne obiekty historyczne.
Policjanci z zabrzeńskiej komendy zatrzymali 32-letniego mieszkańca Zabrza. Mężczyzna usłyszał zarzut podpalenia 21 samochodów. Na wniosek prokuratury rejonowej w Zabrzu 32-latek trafił do aresztu. Policjanci sprawdzają w dalszym ciągu, czy zatrzymany mężczyzna ma związek z innymi podpaleniami, do których dochodziło w Zabrzu i w innych miastach naszego regionu. Kierowcy samochodów osobowych w Zabrzu mogą spać już spokojnie, ponieważ podpalacz został już zatrzymany. Tak, w środę rano zabrzeńscy policjanci weszli do jego mieszkania. 32-latek został zatrzymany, jest podejrzany o podpalenie samochodów, do których go doszło 22 listopada. W zasadzie przez ten miesiąc były prowadzone bardzo intensywne działania. Śledztwo, które było nadzorowane przez prokuraturę rejonową w Zabrzu, było bardzo dynamiczne. Policjanci w zasadzie pracowali nad tą sprawą, dzień i noc w zasadzie były wykonywane czynności. Już na samym początku tego prowadzonego postępowania pojawiła nam się osoba, która była podejrzewana o to, że dokonała tych podpaleń, ale tutaj ze względu na konieczność zgromadzenia materiału dowodowego trzeba było bardzo intensywne działania wprowadzić. Czynności operacyjne oraz dochodzeniowo-śledcze potwierdziły podejrzenia policjantów. Dzięki temu zaangażowaniu policjantów, w tym policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, udało się zebrać odpowiedni materiał dowodowy. Został on przedstawiony prokuraturze i wtedy prokuratura podjęła decyzję o zatrzymaniu tego mężczyzny. Wczoraj został on doprowadzony do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku śledczych. Za dokonany czyn mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności. W Skrzyszowie odbyła się wyjątkowa uroczystość. Ludowy Klub Sportowy Gwiazda obchodził 90-lecie działalności. Spotkanie uświetnił wiceminister sportu i turystyki Arkadiusz Czartoryski. Przedstawił on programy, które będą realizowane od przyszłego roku. W uroczystościach związanych z 90-leciem działalności Ludowego Klubu Sportowego Gwiazda udział wziął wiceminister sportu i turystyki, który przedstawił programy realizowane od przyszłego roku, zwłaszcza w małych miejscowościach, takich jak sołectwa w powiecie wodzisławskim. To, że w Ministerstwie Sportu między rokiem 2015 a 2023 wielkość nakładów na sport urosła z kilkuset milionów złotych, 800 kilkudziesięciu milionów złotych do 3,5 miliarda złotych. Proszę zwrócić uwagę, jak ogromny mamy wzrost pieniędzy na sport, zwłaszcza sport dzieci i młodzieży, w tym na inwestycje. Wiceminister sportu i turystyki Arkadiusz Czartoryski przyjechał do Godowa na zaproszenie senator Ewy Gawędy, która już wcześniej informowała wiceministra o potrzebach inwestycyjnych. Sport w moim okręgu jest na, powiedziałabym, wysokim poziomie. Samorządowcy bardzo mocno zabiegają o to. Ja przytoczę na przykład taką małą gminę Lubomia, gdzie mamy dwie ogromne hale. Mamy też w tej gminie boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią całoroczne z certyfikatem FIFA. Także jest naprawdę wykorzystywane. Ciężko tam się dostać. Jest takie zapotrzebowanie. Wiceminister Czartoryski wskazał, że z programów rządowych skorzystało w powiecie wodzisławskim już kilkadziesiąt klubów. To m.in. przebudowa boiska wielofunkcyjnego czy przebudowanie sali gimnastycznej oraz zbudowanie boiska wielofunkcyjnego. Cieszę, że dzisiaj dostałem informację, że gmina Godów dołączy również do tych gmin, które uzyskały środki z Ministerstwa Sportu, z programu Sportowa Polska, ponieważ prawie milion złotych otrzymamy wsparcie na wybudowaną salę gimnastyczną na Skarbeńsku. Mam nadzieję, że kolejne projekty, które będą składane, również uzyskają wsparcie, a musimy wyremontować bieżnię w Godowie. Cieszę się, że jest program Klub Plus, na który również nasze gminy uzyskują wsparcie. Województwo Śląskie jako jedyne w Polsce, wzorując się na programie rządowym Klub Plus, ma program Klub. Na zakończenie spotkania wiceminister Czartoryski rozmawiał z działaczami sportowymi z powiatu wodzisławskiego o potrzebach klubów. Codzienne życie w górniczych rodzinach widziane oczami kobiet. Czerwionka Leszczyny w ramach projektu, który realizuje Stowarzyszenie Ruch Rozwoju Gminy Czerwionka Leszczyny, zebrało wspomnienia kobiet z rodzin górniczych, aby docelowo móc je spisać w formie pamiętnika.
W archiwach i magazynach bibliotek wciąż niewiele jest dzienników, pamiętników czy wspomnień dotyczących górnictwa napisanych przez same kobiety. Dlatego w ramach projektu organizowanego przez Ruch Rozwoju Gminy Czerwionka Leszczyny powstały warsztaty historii mówionej i pisanej. Pomysł jest takim moim osobistym marzeniem, dlatego że ja też jestem kobietą, która jest córką górnika, w zasadzie elektryka, który nigdy nie chciał sobie mówić, że jest górnikiem, natomiast no, zjeżdżał codziennie na dół. A druga noga to moja praca zawodowa i myślę sobie o takim szerszym projekcie kolejnej książki, która miałaby być poświęcona Śląskowi właśnie. I spotkałyśmy się po to, żeby się przygotować właśnie do spisania albo nagrania tych opowieści. Warsztaty otwierają drogę do podjęcia szerszych działań, jak na przykład próba spisania wspomnień oraz wydania ich w formie książki. Pomysłodawcy projektu mają nadzieję, że wiele kobiet podzieli entuzjazm dotyczący projektu i podzieli się swoimi wspomnieniami. Organizatorzy są zainteresowani historiami kobiet, które z górnictwem były lub są związane zawodowo, ale też tymi, które należą do rodzin o górniczych tradycjach. Postanowiłam napisać o tej mojej pracy, ponieważ to był zakres pracy różnorodny i postanowiłam wpleść to jakoś tak w życie, że tak powiem, kraju, co się działo w kraju i na zewnątrz. Kopalnia Szczygłowice była słynna jako kopalnia młoda, jeżeli były strajki, z różnych powodów, to jako młoda załoga bardziej reaguje na życie takie polityczne, że po prostu bardziej się to uzewnętrzniało na kopalniach takich młodych niż na starych. Niech na takich starych, w sensie o dłuższym stażu pracy. Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godowie zainstalowana została jadłodzielnia, dzięki której każdy może podzielić się żywnością z potrzebującymi. Jadłodzielnie to miejsca, do których każdy może przynieść jedzenie, by podzielić się nim z innymi. Jedna z nich pojawiła się w Godowie. Jest przy Ośrodku Pomocy Społecznej, powstał taki punkt, w którym znajduje się i lodówka, i miejsce na suchy prowiant, gdzie mogą mieszkańcy, którzy mają nadwyżki tego jedzenia, żeby się nie zmarnowało, można tam zawieźć, złożyć i osoby, które są pod opieką pomocy społecznej, a nie tylko, bo niektóre osoby przecież nie korzystają z Ośrodka Pomocy Społecznej, a te są w potrzebie, mogą skorzystać z tego punktu i zaopatrzyć się w dodatkowe produkty żywnościowe. Okres zimowy to czas, kiedy więcej ludzi myśli o potrzebach innych. Jest to również okres, w którym przygotowuje się mnóstwo jedzenia na święta. Warto podzielić się nim z potrzebującymi za pośrednictwem jadłodzielni. Należy zaznaczyć, że znajdująca się tam żywność jest w pełni bezpieczna, a korzystać z niej można nie tylko w czasie zimy i świąt, ale przez cały rok. O ten punkt będą dbały osoby, pracownicy socjalni, którzy będą ten punkt tam nadzorować, także nie należy się bać, że będzie tam jakaś żywność przeterminowana, będą na pewno sprawdzane to jedzenie i tutaj jak są różne akcje, można stale, nie tylko teraz w okresie zimowym, ale stale ten punkt będzie otwarty, z którego mieszkańcy będą mogli skorzystać. Jadłodzielnia jest czynna 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w tygodniu. Dostęp do niej jest powszechny. Jeden z pilotów na katowickim lotnisku wręczył bezdomnemu bilet na autobus, aby ten mógł wrócić do Katowic. Niestety mężczyzna ten spotkał się z odmową kierowcy autobusu. Do sytuacji doszło na lotnisku w Pyrzowicach. Jeden z pilotów samolotu chciał pomóc bezdomnemu i kupić mu bilet autobusowy, aby ten mógł bezpiecznie wrócić do Katowic. Jak się okazało, kierowca wspomnianego autobusu nie chciał wpuścić bezdomnego. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami, chodzi tutaj m.in. o ustawę prawo przewozowe, ale także w związku z regulaminem przewozu, kierowcy mają prawo odmówić uciążliwym pasażerom usługi przewozu. Czy w tym przypadku było to zasadne, czy ta decyzja podjęta przez kierowcę była słuszna? Rozstrzygamy to z przewoźnikiem. Zażądaliśmy już przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i w sytuacji, kiedy okaże się, że ta decyzja była niesłusznie podjęta, to zażądamy od przewoźnika tego, aby względem swojego pracownika, czyli kierowcy, wyciągnął adekwatne konsekwencje. Często w takich sytuacjach nie jest łatwo kierowcy podjąć właściwą decyzję. Z jednej strony części pasażerom osoby bezdomne nie przeszkadzają w autobusie, inni z kolei kierują prośby do kierowców, aby konsekwentnie wypraszać takie osoby z pojazdu. A na zakończenie serwisu zapraszam Państwa na wiadomości z kraju i ze świata.
Rekordowe emerytury w Polsce. Jak poinformowała prezes ZUS, największa, bo ponad 26 tysięcy złotych emerytura, jaką wypłacił ZUS, trafiła do kobiety, która przeszła na emeryturę w wieku 81 lat. Wśród mężczyzn najwyższe świadczenie wynosiło prawie 38 tysięcy złotych. W tym przypadku wiek przejścia na emeryturę to 85 lat. Wszystko wskazuje na to, że Unia Europejska i NATO wkrótce formalnie wprowadzą wspólny apel do Rosji o zaprzestanie wojny wraz z wycofaniem się z Ukrainy. Mają też wspólnie zadeklarować pełne wsparcie dla Kijowa. Główny Urząd Statystyczny podał ostateczny odczyt inflacji w listopadzie. Wyniosła ona 17,5% w ujęciu rocznym. W listopadzie ceny towarów i usług wzrosły w porównaniu do października o 0,7%. I w tym miejscu kończymy dzisiejsze wydanie raportu. Już za chwilę na naszej antenie program Gość Dnia. Rozmówcą Martyny Nowickiej-Wilk będzie Franciszek Niedź. Już teraz serdecznie zapraszam, a za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia.